A, mocno teraz tak siadło. A tak przyjemnie było z tym Yellow. Z Yellow, no to prawda. Yellowstone. Jak ty skończyłeś Yellowstone w ogóle? Pewnie. Tak? No pewnie, no ale ja skończyłem Yellowstone, 1883 i 1923. A Fallout obejrzałeś? Karolina obejrzała całego. Ja jestem ciągle na tle, a ja mało bardzo seriali oglądam. Ja nie mam siły, wieczorem wracam i tak też. Jeden, dwa odcinki serialu i... Ja w ogóle jestem taką kwintesencją tego mema, tego jak leży dziewczyna i na niej facet i tam coś leci. No wiecie, o którym mem. Oczywiście, że tak. Dla mnie to jest peak life. To jest to. To jest w sensie, to, jak już jest cały dzień, już jest skończony, coś leci, oby to nie było tylko ER. Chociaż już dla mnie już mi wszystko też może być ER nawet. A na którym sezonie jesteście? Szósty, już siódmy. No wiesz, kiedy tam jest? No mówiłeś, tak, 14 czy 15. 11 normalnie. I tak leżę tak z 10 minut i zasypiam. A gdzie ty idziesz na majówkę, pytam cię? Czy robisz na majówkę, odpoczywasz jakoś? Jesteś już gdzieś na majówce? Ale jak odpocząć? Czym jesteś zmęczony znowu? No nie, no plan jest taki, że do Berlina jedziemy. O! A co byś tam robił w Berlinie? Idziemy na balet. I przez balet mam na myśli naprawdę balet, a nie że balety. A to ja cofam to, co powiedziałem. Idziemy dosłownie na balet. Ale tańczyć czy oglądać? Nie chcieli nas wziąć, więc na razie oglądać. Karolina Kofiel. A ty lubisz balet ogólnie? Czy... Nie, właśnie nie byliśmy na balecie. Nigdy w życiu nigdy. Tak, nie byliśmy nigdy. Nie ma w Warszawie baletu? Jest, ale Karolina wygooglała, bo to jest Karolina plan, pomysł i ja jestem absolutnie za. Wygooglała taki dobry balet. Okej. I że to jest jakiś ponoć super balet, jak się nazywa ten balet? Ouverture Angels Atlas. To? Bo to jest to. Tak, to musi być to. Element of risk. Czyli taki czarny łabędź. Łabędź. Every part of your body tells a story. Okej, okay, fajne. No. Buoyant in the driving seat. Chociaż ja nie rozumiem tego, tej ekspresji ciałem. Ja nie byłem nigdy, nie wiem, chcę zobaczyć, znaczy nie tylko balet, taniec ogólnie, nie tylko balet, taniec. Nie rozumiem tego konceptu, że taniec może... Znaczy rozumiem w teorii, ale kompletnie nie rozumiem tego w praktyce, że taniec może wyrażać emocje ciebie. Znaczy tańcem można wielbić Boga? A można, jak najbardziej. Jeszcze jak? Znaczy to tego też, ale w sensie, że to jest element ekspresji dla ciebie, że ty się tańcem jakoś wyrażasz. Nie rozumiem, jak można się tańcem wyrażać. No, a piosenką rozumiesz? No tak, no ale piosenką siedzę i się nie ruszam. No, zastygam. No dobra, ale jak jesteś na koncercie, to rozumiesz, że nie tylko muzyką, ale poczekaj, ale, to ale byłeś. Ludzie skaczą na koncertach. Nie, ja mówię o artystach. Ja rozumiesz, że jak wychodzi, nie wiem, zespół na scenę, zespół Tool, na którym na przykład będziemy, to nie jest tak, że oni są po prostu w czerwcu. Ej, a nie chciałbyś ze mną pojechać na Korna, bo jest w Katowicach, w lipcu? Nie, na Korna nie. Są strasznie drogie bilety, 1100 czy coś. Myślisz, że na to ile kosztowało bilety? Ile na to kosztowało? Dużo. Dużych. 1100? Dużo pieniędzy. Ale ty też mi kupiłeś, więc... Ale wydaje mi się, że Ale ja wziąłem takie fajne. Wydaje mi się, że ja dałem po 5 za osobę. Tak, po 500, no. A ty? Trochę więcej. 1000 za osobę? 1000 dukatów. Skoro musisz wiedzieć. No nie pamiętam, no. Mam teraz szukać? Nieważne, to jest prezent, daj spokój. A nieważne, właśnie nie o to chodzi, przecież przyjaźniej, żeby przejść wszystko na złotówki. Ale powiedz mi. Ale powiedz mi. A kupiłeś VIP? Nie, no nie VIP. Ja chyba mam wziąć albo tu, albo tu. Czyli zaraz przez stage'u będzie. To, Karol? No. O, gdzie baton. Lepiej, żebyśmy się dobrze bawili. No grajcie jakoś tak bardzo, zabawcie nas jakoś tak. Ja chciałem mieć na Tulu dobry experience. A, no to kurde, no to czekaj, to coś musimy wkręcić. Jakoś nie ma teraz. Ale to nie słuchajmy teraz Tula, bo prawa autorskie nam nie pozwalają na to. A możemy, Maćku, dołożyć kawałek... Czego? Tego? Nic nie rozumiem. Nas, Tula? A teraz Tul, szybciutko. I... Nice. Nie wjeżdżaj do Bogdana, nie, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 7, nie szatam, kiedy kanie. Ale wiesz, co jest śmieszne, w sumie nawet tekstowo to jest ta sama warstwa, nie jest szatan, nie to jest to. Nie wjeżdżaj do Bogdana, nie wjeżdżaj do szatana. A o czym jest Tul, jak nie o tym? Nie jest o szatanie. Time is a flat circle. A jakim autem przyjedziemy na koncert Tula w Krakowie? To ja tak. No, ja przyjadę swoją BMW-ką, a Karol swoją BMW. Nie, no jak, nie będę jechał na koncert samochodem. Czyli Boltem. Przyjedziemy czyli Boltem. Czyli przyjadę Priusem, który ma 1 000 000 kilometrów. W Berlinie są nowsze Priusy. Now it's reliable, frugal, pretty quick and really good looking. It makes it a much worse Uber.
but a far, far better car. Zawsze było tak, że taksówkami niemieckimi były te beżowe, kremowe Mercedesy. Hmm? I teraz tych kremowych Mercedesów było mało, a są Corolle. Corolle? Corolla is the new Mercedes, jako taksówka. Corolla is the, not the new Mercedes, no ale okej. Okay. No, ale Prius... A czemu pytasz, czym przyjedziemy? Bo moglibyśmy przyjechać starym Mercedesem, na przykład takim 240D, model W123 i okazałoby się, że jadąc... 123. Ja, łamiące wiadomości. Okazałoby się, nawet dla prawdziwą bombę. I okazałoby się, że taki 40-letni Mercedes mógłby być w niektórych aspektach bardziej ekologiczny od nowego właśnie takiego auta typu Corolla. Ale czy to cała historia? No nie do końca. No bo tak, po pierwsze, taki 40-letni Mercedes musi być zadbany, jak tutaj mamy... jak żaden nie jest. No, jak przykład. Po drugie, musi mieć dodany katalizator, bo on domyślnie takiego nie miał, jak wyjeżdżał z fabryki. Ale jak już jest zadbany i z katalizatorem, no to on spełnia normy Euro 5, to nie jest najnowsza Euro 6, jak sprawdziliśmy, ale Euro 5 jest niezła, good enough. Nie, i nie chodzi o to, ile CO2 emituje, ale o to, ile tych tlenków azotów, azotu emituje i okazuje się, że on tego ma mniej niż Audi Q3 z silnikiem 2-litrowym, Renault Scenic z silnikiem 1.6 DCI i Nissan Juke z silnikiem 1.5 DCI. Innymi słowy, jakbyście sobie wzięli Warszawę, Trabanta, Syrenkę albo inne auto i włożyli tam katalizator, no to ten katalizator będzie katalizował i jakieś inne filtry będą sprawiały, że tych cząsteczek się będzie wydobywało mniej, więc czasem po prostu samochód z wydajnym i żyjącym długo silnikiem, a te Mercedesy potrafiły po miliony kilometrów kręcić, czyli też nie wymieniamy tych samochodów tak często, jak się coraz bardziej sugeruje, żeby tak, 4 lata nowe auto, no to w dłuższej perspektywie oczywiście, no chyba wszyscy znamy zasadę, że lepiej jest naprawiać niż wyrzucać i to jest najbardziej ekologiczna forma czegokolwiek, nie? Jak jest z bezpieczeństwem takiego starego Mercedesa? Jest dużo... Na pewno lepsze czy gorsze niż jest, dzisiaj? Znaczy wiesz, no on jest oczywiście twardszy, ale w wypadku... A, bo on jest właśnie, przez to, że jest twardszy, to ty nie ma mocniej zaryjesz w głową. Nie ma poduszki, nie ma napinacza pirotechnicznego. Nie zginiecie się. Nie. Co to jest napinacz pirotechniczny? Jak samochód uderza i czujniki czują, że uderza, to wybuchają poduszki powietrzne, to jest raz. Dwa, auto się sprasuje. Dlatego auto się teraz bardziej kasują niż w przeszłości, bo mają kontrolowaną strefę zgniotu. A napinacz pirotechniczny, no po prostu w tym w tym całym pasie, masz taki mikro... To chyba jest wybuch faktycznie. Ściąga ci... pas, że po prostu bardziej cię przytula do fotela. No to nie jest to, że jak już masz założony pas i próbujesz się szybko schylić, to cię zablokuje? To nie, to jest tylko taka blokada, ale kiedy jest wypadek, to on to robi tak, że faktycznie cię... Tak? Tak, jest coś takiego? Trzeba rozciąć. Tak samo jak poduszka powietrzna, ona wybucha raz, prawda? Mhm. Ale na przykład niektórzy mówią, że lepiej w trakcie wypadku nie mieć pasu, bo wtedy wylatujesz przez okno. I oni głosują na konfę, wiem. Tak. Ja naprawdę nie lubię się palić w tym samochodzie. O, pirotechniczne napinacze pasów. Pokaż wszystkim, jak działa. Ja tak trochę mówię to z pamięci starej. Kochani! To jest koniec internetu. Dziś będziemy napinać! Podczas zdarzenia czołowego na ciało ludzkie działają... Zwróćmy uwagę, ten człowiek nie przeżył, nie? Ale wiesz, on chciał wypaść przez okno. On głosuje na Konfederację. Nasze ciało będzie poruszać się dalej z prędkością sprzed zdarzenia. Potem samochód się zatrzyma. Ty powiedziałeś, co się dzieje z ludźmi, którzy nie zapinają pasów? No to właśnie to się dzieje z nimi, uwaga. A ciało będzie lecieć dalej, aż do spotkania z tablicą rozdzielczą czy kierownicą. Gdy pasy bezpieczeństwa są zapięte, między nimi a ciałem pasażera występuje pewna luźna przestrzeń. Tak jest. Na przykład wytworzona przez grube ubranie lub gdy pasażer siedzi w swobodniejszej pozycji. Dajmy pauzę. I tutaj na przykład jest uniwersalna rada, nie wiem czy ją znacie, że zimą generalnie bezpiecznie jest jeździć samochodem bez kurtki. Jak się wsiada do samochodu nawet zimą, to warto jest kurtkę zdjąć, żeby nie mieć grubej warstwy ubrań na sobie. A, okej. Okay. No, pasy bez napinaczy. Miałeś założone, to i tak cię pociągnęło do przodu. Tak jest. Z napinaczami. Tak. O, tutaj... O. Ale to się napinało, zanim uderzyła. Czyli no to może, może przy jakimś awaryjnym hamowaniu już, no może. Okay. W razie zdarzenia drogowego następuje aktywacja ładunku pirotechnicznego. No. W taki sam sposób, jak w przypadku poduszki powietrznej. Powstałe w wyniku spalania ciśnienie gazów powoduje przemieszczenie się tłoka. Ludzie, zajebiście wytłumaczone. Ludzie włączający LSA dzisiaj. No, nie wiedziałem, że dostanę lekcji techniki. No ale kuźwa, no dzięki temu now you know, nie? Destabilizujący. Kumamy wszyscy? To wybucha i sprawia, że pas się bardziej ściąga nas do fotela, więc mimo iż działają na nas siły grawitacji, uderzenia, że pochylamy się do przodu, to nasze uderzenie twarzą o poduszkę powietrzną, no bo poduszka też wybucha, jest mniejsze, nie? A jakby tego nie było, no to jeszcze z całą siłą walisz w poduszkę powietrzną, więc i tak możesz na przykład uderzyć głową w kierownicę. Z aksa. O to chodzi, żeby to wszystko razem działało. Konia przewożę, no to przywiązuję go pasami, bydle ma siedzieć, ale wolnemu człowiekowi. Piszecie do nas maile, bardzo dobrze, piszcie dalej. A gdzie? Na zapytaj lekkostronniczych
@gmail.com. Ale nie musicie harać przy tym. No nie, no bo ktoś może usłyszeć zapytaj lekostronniczy. A tutaj Anna do nas napisała, prosimy. I zwróćmy uwagę, temat już mnie zaciekawił. Warszawa czy Kraków? Pomyślałem, ach, ja cię, dziewczyno, wyprowadzę z błędu. Wchodzimy do hotelu. Pan nas pyta, where are you from? Mówimy o Berlinie. Mówimy Kraków. On mówi, oh, the real capital of Poland. I co, miło ci się zrobiło? No, bo mówił, że był ostatnio w Warszawie, z kimś tam gadał i ktoś nam powiedział, że Kraków jest the real capital. A, i to był pan na recepcji, tak? Tak. Na desku. Tak, tak. Okay. A nie powiedziałeś mu, że ty jesteś... I'm for real, I'm from Ropczyce, you know Ropczyce? It's like the realest. The real. Do you know Bolesław Bujak, the previous mayor of Ropczyce? Oh, he was like Rudolf Giuliani, yeah, of Ropczyce. He did everything from the scratch in the city. Gdzieśmy przystanek wyremontowali PKF-owy? Subway, McDonald's. Crime go down in Ropczyce. You have to come to Poland. You have to come to Ropczyce. You have to come. You have to see. This is a real capital. You have to see the real beauty of Poland. No dobrze, ale Anna do nas pisze nie w sprawie Ropczyc. Co tam, Aniu? Z czym przychodzisz do nas? Z jakim pytaniem? No właśnie widzisz, Warszawa czy Kraków? Od paru tygodni mieszkam ze swoim partnerem. Wczoraj zaczęliśmy remontować pierwsze pomieszczenie w naszym domu. Tak. I wiadomo, remont test dla związku. Prawda, prawda, każdy to wie. Farba nie chciała pokrywać poprzedniego koloru. On dzwoni do swojego kolegi z okolic Krakowa, pytając o poradę. Ja dzwonię do męża mojej przyjaciółki z okolic Warszawy. Porady całkiem różne. Pokój wciąż nie zrobiony. I dalej trwa awantura. Którzy fachowcy są lepsi? Prawdopodobnie jesteście odpowiedzialni za fakt, czyja córka będzie miała pokój. What? Czyja córka? Jak? To chodziłby chyba i o to, jak będzie pomalowany pokój córki. Których fachowców słuchać? Bo na przykład popatrz, jeżeli ty powiesz i się uprzesz i załóżmy, że stanie na tym, ci z Krakowa na pewno są lepsi i zdecydują się na malowanie metodą fachowców z Krakowa i dalej ściana będzie niepokryta, to wywoła kolejną iskrę zapalną w tym związku. A wiadomo, remont test dla związku. Albo z kolei, jeżeli ja bym się upierał, że w Krakowie, Boże, w Warszawie wszystko jest oczywiście lepsze, piękniejsze, lepiej zrobione są ściany, gładzie i tak dalej, a okaże się, że jednak nie. Ja i tak powiem, że Warszawy. Dlaczego? Ja powiem, że Warszawy, Warszawy, słuchajcie, fachowcy, kurwa. Zadzwoń po trzecią opinię do kogoś z Ropczyc. Ja chciałbym przypomnieć, jakie miasto w Polsce zostało zupełnie zburzone podczas II wojny światowej i odbudowane i pięknie teraz wygląda i jest wizytówką tego kraju. Przyjeżdżają tutaj najważniejsi ludzie na świecie i pięknie prezentuje się. Jest tym miastem oczywiście... Ropczyce. Natomiast tak, malowanie ścian to jedno. To jest początek. Ale wiesz, Aniu, potem będziecie musieli przejść do tego, co jest na zewnątrz waszego mieszkania, w najbliższej okolicy. Może pokażmy mieszkanie. Tak, może macie taras. Anny. Może macie taras, może macie... Ogród. Ja bym powiedział, że to jest taki bardziej już... park. Mały park. I tutaj pojawia się pytanie tutaj osoby na Twitterze, jakiego robota koszącego polecacie? No bo tutaj jest... Nie jest co kosić. Być? No, naszym zdaniem tutaj w tej sytuacji przydałby się jakiś dobry robot. No to ja polecam Gardena Sileno Minimo 250, zwycięzca testu. No, myślę, że na taki trawnik ty A tutaj mieszka ktoś inny już, tak? Czy to są twoje... No wiesz, ktoś inny, jednak tak ci bliski. Nie, bo to może być też ich, tego samego mieszkania. Nie, to jest w ogóle... No widzisz, że to jest osobny budynek. To jest skrzynka. Nie, no to może być ich wejście i ich balkon. No to nie byłaby tak elewacja zrobiona. Nie. No nie może mieć tutaj ktoś okno na twój... Oczy... Ma. Ma wodeczku. Z drugiej strony... I tu jest już kolejny ogródek, tak? Witamy w świecie patodeweloperki. Ja tego nie kumam, że siedzisz tu, twój sąsiad siedzi tu, jest jakby przedzielony tylko płotem. Ale popatrz. Jest majówka, ciepła pogoda. Robisz sobie herbatkę, wkładasz sobie woreczek, zalewasz wodą. Tak. Myślisz sobie, kurczę, przecież spokojnie jeszcze z tego woreczka można zaparzyć drugiej herbaty. Odwracasz się i w tej odległości mniej więcej jest już twój sąsiad i pytasz go, sąsiedzie, może chciałbyś się napić herbatki, bo mam dobry woreczek. I masz mu do jego kubka, bo on przychodzi, jesteś tak blisko siebie, przekazać mu woreczek. A on prawdopodobnie ma bardzo blisko do kuchni, więc tylko wyciąga jedną rękę i sobie zalewa herbatkę. Dzięki temu jesteście ekologiczni. Czyli jesteście też blisko. No jest to ogródek. No nie, ja pamiętam, jak oglądaliśmy jeszcze z Monem mieszkanie, zanim kupiliśmy to, co teraz mamy, to 2 lata temu. Krótko i tak mówię, ale to jak? To ja wychodzę na swój ogródek i chodnik, po którym ludzie wracają do domu, jest tu. W sensie ja tutaj kończę mój ogródek, a tu jest chodnik? No. I oni tak, no tak. I ja mówię, i ludzie tak chcą? Nie, no nie chcą. Nikt tak nie chce, żeby była jasność. To my się nie śmiejemy z tych ludzi, co to kupują, tylko po prostu, no jakby takie są mieszkania, kurczę blade. No. Straszne. I to nie jest fajne. Chyba, że da się to jakoś zabudować tujami. Masz rację, kurwa. Nie, dość, że już siedzisz w piwnicy, to jeszcze opierdol to tujami naokoło, żeby w ogóle światło żadne nie wpadało. O Boże, kochani, bardzo wam dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Zobaczmy się jutro. Trzymajcie się i bądźcie lekko stronniczy.